PiS kontra opozycja w sprawie zmiany w Konstytucji. To ma zmiany w Konstytucji. Schreiber, nie mają barw politycznych. Proponowane przez PiS zmiany w Konstytucji nie mają barw politycznych, mają uderzyć w państwo agresora i spowodować, że będziemy przygotowani na trudniejsze czasy, powiedział minister w KPRM Łukasz Schreiber, prezentując w Sejmie projekt zmiany w Konstytucji. Tymczasem wiceszef klubu Korabert Kropiwnicki złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. W jego ocenie projekt jest, zwykłą ściemą i powstał wyłącznie po to, żeby przykryć niekompetencje rządzących. Łukasz Schreiber tłumacząc sens proponowanych zmian w konstytucji zauważył, że minęły właśnie trzy miesiące od zbrodniczej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która w tym czasie broni się bohatersko. Jak jednocześnie dodał. Poświęcenie setek tysięcy Polaków, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy, zapobiegło kryzysowi humanitarnemu. Dziś trzeba skończyć z mówieniem, że to wojna Putina czy wojna Kremla, oświadczył. W sposób pośredni to wojna wymierzona w cały zachodni świat, powiedział Schreiber. Jak mówił, obecnie wojna prowadzi się na różnych poziomach i nie tylko z udziałem armii. Obok poziomu militarnego jest też na przykład poziom ekonomiczny. Podkreślił, że do tego właśnie poziomu odnoszą się proponowane przez PIS zmiany w Konstytucji. Schreiber dodał, że zmiana artykułu 216 zakłada wyłączenie z konstytucyjnej reguły finansowej wydatków na obronność. Można zadać pytanie, czy sytuacja jest tak zła, że musimy wprowadzać takie zmiany, mówił. Zapewnił, że tak nie jest. Ale, jak podkreślał, musimy być przygotowani na trudniejsze czasy i mieć elastyczność w działaniu. To ma dać sygnał wrogom Polski, że Polska w razie czego nie pozostanie bezbronna, powiedział minister. Uderzenie w rosyjskich oligarchów zaznaczył, że dodanie artykułu 234a pozwoli na konfiskatę majątków osób zaangażowanych w wojnę, to jest istotą tej zmiany, abyśmy mogli dokonać konfiskaty majątków. Która ma uderzyć w państwo agresora, powiedział Schreiber. Polemizował z tymi, którzy twierdzą, że do konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów nie jest potrzebna zmiana konstytucji. Według ministra nie można, tak jak niektórzy twierdzą, skorzystać z konfiskaty rozszerzonej, bo ta dotyczy jedynie majątku osiągniętego w nielegalny sposób. Zapewnił też, że wywłaszczenie bez odszkodowania zawsze stanowi naruszenie konstytucji, nawet gdyby to było na cele publiczne. Dlatego ustawa zasadnicza musi być zmieniona, jeśli majątki obywatelom rosyjskim miałby zostać odebrane, podkreślił. Schreiber przekonywał też, że artykuł 234a nie będzie dotyczyć obywateli Polski. To są zmiany, które nie mają barw politycznych, zapewnił. Mają tylko uderzyć w państwo agresora, dodał, apelując do wszystkich klubów o poparcie projektu. Poseł Po, ten projekt to ściema projekt skrytykował wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, który złożył wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Poseł określił projekt jako, przykry: projekt jest niestety, powiedzmy to sobie uczciwie, zwykłą ściemą. Próbujecie używać największych i najważniejszych instrumentów do swojej, niestety niecnej gry politycznej. Nie wahacie się użyć projektu zmiany konstytucji do tego, żeby zasłaniać własną niekompetencję, powiedział Kropiwnicki. Dla was nawet największe nieszczęścia, jak mówił wasz kolega, to jest polityczne złoto, chcecie wykorzystać nawet największe tragedie, jak wojna, do tego, żeby ugrać trochę swoich drobnych interesów, dodał poseł. Ocenił, że proponowana przez PIS zmiana w Konstytucji jest niepotrzebna. Kropiwnicki zarzucił prawu i sprawiedliwości wielokrotne złamanie Konstytucji. Nie publikowaliście wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ba nie publikowaliście ustawy, bo była niewygodna. Wtedy Wam Konstytucja nie przeszkadzała. I nagle teraz Konstytucja Wam jest potrzebna? Dziwił się posełko. Najgorzej napisana norma Konstytucji skrytykował rządzących, że od dawna nie liczą się z regułą wydatkową w Konstytucji. Wydajecie po prostu na swoje głupie, często potrzeby szeroką ręką, nie liczycie grosza publicznego, nie szanujecie pieniędzy Polaków. To jest nieszczęście. A dzisiaj chcecie zmieniać Konstytucję, żeby móc jeszcze szerzej, jeszcze więcej respiratorów, maseczek dwóch wierz i szereg innych interesów waszych legitymizować stwierdził Kropiwnicki jak ocenił pis zadłuża państwo polskie gorzej niż gierek odnosząc się do proponowanych przepisów które miałyby umożliwić konfiskatę majątków Rosjan poseł dowodził że można to robić bez zmian konstytucji przypomniał że zgodnie z artykuł 21 i artykuł 46. Ustawy zasadniczej, wywłaszczenie i przepadek rzeczy jest możliwy, ale tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Trzeba to zrobić ustawą, a wy i tak piszecie, że trzeba dać ustawę do tego, więc uważamy, że jest to zmiana pozona, stwierdził posełko. Dodał, że PiS nie ma w sobie gorliwości do ścigania ruskiego majątku. To Unia Europejska wymusza na was zamrażanie i konfiskatę, zaznaczył Kropiwnicki. Wyraził też pogląd, że projekt PIS został źle napisany. To jest najgorzej napisana norma Konstytucji, jaką widziałem, tego się po prostu nie da przeczytać. Jest to kompletnie niezrozumiałe i nie do przyjęcia, powiedział polityk Po. Projekt PIS sprawie zmiany w konstytucji Sejm w czwartek debatuje nad projektem PIS ustawy dotyczącej zmiany w konstytucji. Projekt autorstwa posłów PIS zawiera zmianę artykułu. 216 ustęp 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego nie przekraczającego 3,5-60% rocznego PKB finansowania potrzeb obronnych RP. Druga zmiana to dodanie po rozdziale X i Konstytucji rozdziału X i a zatytułowanego "Zagrożenie bezpieczeństwa państwa". Pis postuluje dodanie artykułu. 234, zgodnie z którym możliwe będzie, w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób nie będących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią. Ewentualna zmiana konstytucji musi być przeprowadzona większością 2 trzecie głosów.